2 miliony dla ruchu Chorzów. W piątek władze miasta i zarząd klubu z ulicy Cichej podpisali akt notarialny, na podstawie którego Chorzów wykupił kolejny pakiet akcji spółki. To kwota zgodna z zapisami przyjętej w grudniu przez Chorzowską Radę uchwały budżetowej. Mamy nadzieję, że to wsparcie finansowe przełoży się na kolejne sukcesy sportowe ruchu Chorzów. Widać, że klub od wielu lat odradza się pod względem takim organizacyjnym i sportowym. Sezon w sezon notują awans, teraz w tym sezonie pierwszej ligi także są w czubie tabeli, także mamy nadzieję, że ten progres będzie widoczny również w kolejnych latach. Jak co roku jest to taka bardzo znacząca kwota, która zasila nasz budżet i dzięki temu możemy zawsze spiąć ten budżet, także tutaj wielkie podziękowania dla miasta, że zawsze gramy razem i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Ruch Chorzów, który jest beniaminkiem w rozgrywkach pierwszej ligi, która jest drugim poziomem rozgrywkowym w Polsce, spisuje się jak do tej pory bardzo dobrze. Po 23 kolejkach chorzowianie zajmują drugie miejsce w tabeli, które jest premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy. Klub jednak ma spore problemy ze stadionem. Po awarii oświetlenia niebiescy zostali zmuszeni do rozgrywania meczów jako gospodarz w Gliwicach.